Dzisiejszym gościem po konwencji wyborczej Konfederacji jest Piotr Liroy Marzec. Panie pośle, dlaczego zdecydował się pan startować z takiego dość bardzo prawicowego środowiska jak właśnie Konfederacja? Konfederacja jest dość szerokim tak naprawdę szeroką koalicją. Od centrum po prawicę jestem centrystą typowym, więc wielu moich kolegów to centroprawicowcy, prawicowcy. Chcemy pokazać, tak, dlatego też dzisiaj wspomniałem Norwida, żeby pokazać choćby Cyprianowi, Kamilowi Norwidowi, że potrafimy się pięknie różnić. A co jest takim wspólnym przesłaniem całej Konfederacji, które jest panu bliskie? Dla nas wszystkich najważniejszą rzeczą jest Rzeczypospolita i służenie jej. I to jest najistotniejsza rzecz. Jak pan ocenia swoich kontrkandydatów? To znaczy, nie chodzi mi, o komitety wyborcze, na przykład Kukiza, Fairplay, Prawdziwą Europę, PiS. Jak pan może? Nie zawracam sobie głowy. Tak samo jak i w muzyce, tak i w polityce. Zajmuję się tym, co mam samemu do zrobienia i pilnuję tego, co zobowiązałem się sam. Natomiast cała reszta, nie wiem, dzisiaj tak naprawdę Konfederacja pokazuje tym, jak możemy się pięknie wszyscy połączyć i walczyć o wspólne sprawy. Liczę na to, że niektóre ruchy miejskie, nie wspominam tutaj o partiach typu PiS i PO socjalistycznych, wspominam tutaj o ludziach, którym jest, dla nich jest istotna przyszłość ich dzieci, żeby się łączyli, więc liczę na to, że zarówno Kukiz, jak i niektóre ruchy, choćby pana Gwiazdowskiego, połączą się z nami w pewnym momencie i będziemy mogli wspólnie reprezentować szeroki wachlarz Polaków, tak naprawdę prawdziwą Rzeczpospolitą. Niedawno przez Warszawę przeszła wielka demonstracja rolników, był to ich krzyk rozpaczy. Czy problemy polskiej wsi będą też bronione? Nasze rolnictwo jest mocno marginalizowane, stąd też moja walka o konopie. Tu nie mówię już w tej chwili nawet o medycznej marihuanie, tylko mówię też o konopiach włóknistych, który to my, kiedyś byliśmy drugim mocarstwem na świecie po Chinach. Wracamy w tej chwili powoli, ale po raz kolejny chcemy udowodnić, że mamy wielki potencjał rolniczy i zawsze wspierałem rolników. Wychowywałem się też u dziadków na polach konopnych w paru miejscach. Wspierałem zawsze szczególnie tą część południową mojego regionu, gdzie rozwijało się rolnictwo. Dzisiaj Unia Europejska mocno nas marginalizuje. My będziemy na pewno głosem tym, który będzie się ujmował za polskim rolnikiem w Parlamencie Europejskim. To jest jeden z naszych celów. Bardzo dziękuję.